Trybuny stadionu zapełniają się. Widzimy, że piłkarze obu zespołów już zaczęli ostatnią rozgrzewkę przed dzisiejszym występem. Za chwilę transmisja Selhurst Park. Selhurst Park na południowych przedmieściach Londynu. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj gra Crystal Palace przeciwko Norwich City. To może być mecz, który przesądzi o tym, do kogo powędruje tytuł mistrza kraju. Lider tabeli zmierzy się z wiceliderem. Koniec sezonu tuż, tuż. Strata 3 punktów w tym meczu może już być nie do odrobienia. Wrzutka w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Na naszych ekranach ustawienie w dzisiejszym meczu drużyny Crystal Palace. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. 4 obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w ataku. Ustawienie drużyny przyjezdnych na Państwa ekranach. Zagrają dzisiaj 4 z tyłu, aż 5 w środku, z jednym napastnikiem na szpicy. No, z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydło. Uderza! Uderzył, ale prosto w rywala. Niestety, nad poprzeczką, a tak niewiele zabrakło do szczęścia. Crystal Palace doskonale się spisuje w tym sezonie przed własną publicznością. Czy dzisiaj kibice znowu poniosą ich do zwycięstwa? Mają na koncie 16 zwycięstw w 18 meczach. To jest wynik najlepszy w lidze, a przyjechało tu już wiele klasowych drużyn. Może być bardzo ciekawe. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Sparował piłkę na bok. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Meyer. Kujate, James McArthur, Stieperman. Dobre podanie. No, będzie gol. Benteke, McArthur, Benteke, z tej pozycji może uderzyć, będzie rzut rożny, piłka dośrodkowana z rogu, jak on to obronił, strzał z bliskiej odległości, rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Zaha. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Co za interwencja bramkarza. Wciąż remis. Gdyby nie on, musieliby teraz gonić wynik. McArthur. Benteke. Meyer. Dobra pozycja do oddania strzału. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Ależ nieudane podanie. Co za głupia strata. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. No, czas na dośrodkowanie. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Benteke. McArthur. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Teraz szansa na prowadzenie. Marshall. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Benteke. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest upragnione prowadzenie, wspaniale to zrobił. Nie ma co się dziwić euforii kibiców, to naprawdę bardzo ważne trafienie w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę. No, z takiej odległości nie da się spudłować, to był gwarantowany gol.
Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała na pięty i nie miał szansy zareagować. Realizator pokazuje nam teraz reakcję trenera. Mecz zaczyna się układać po jego myśli. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Marszał. Nelson Oliveira. Wymiana podań między dwójką graczy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Benteke. MacArthur. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może stąd strzelać! No, niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Nelson Oliveira. Zaha. Kujate. MacArthur. Benteke. Wilfried. Jest okazja do strzału. Nelson Oliveira. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Thompson. Nelson Oliveira. Marlon Romeo. Dobra okazja. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Rzut rożnego w pole karne. Po pierwszych 45 minutach. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Zaha. Benteke. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Marlon Romeo. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Marszał. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Zaha. Czeka nas zmiana zawodników. Zawodnik już poderwał się. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Piękna interwencja. Neuer. Zaha. Benteke. MacArthur. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Atak przerwany, piłka wybita. Zagrożenie na razie minęło. Oba zespoły dokonują zmian. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Dobre, skuteczne podanie. Weekend. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Będzie rzut rożny.
Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca. Drużyna przegrywa. Fatalne pudło po naprawdę dobrym rozegraniu. Wielka szkoda. A takie zmarnowane okazje lubią się mścić. Stieperman. Minęło 15 minut drugiej połowy. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Ależ pechowe podanie i strata. Kujate. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, z tego miejsca można strzelać. Ma trochę miejsca na strzał. Ach, kolejna zmarnowana szansa tego zawodnika. Będziemy chyba musieli jeszcze trochę poczekać na przełamanie jego niemocy strzeleckiej, ale przynajmniej próbuje. Moritz Leitner. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Zaha. Wicken. Strzela! Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. MacArthur. D'Ambrosio. Dostrzegł okazję i zagrywa od razu w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Wilfried Zaha. Chyba będzie dośrodkowywał. Hernandez. Pięknie go dostrzegł. Nelson Oliveira! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Dobra, udana akcja i mamy bramkę. Kapitalne dośrodkowanie i gol! Piękna bramka, wbicie piłki do siatki, to już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Wicken. I po odbiorze strata piłki. Malon Romillo. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Blisko pole karne, może strzelać. Czy będzie prowadzenie? Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Malon Romillo. Marshall. Niebywałe, jak blisko byli prowadzenia. W końcówkach o szczęściu lub rozpaczy czasem decydują centymetry. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? James MacArthur. Gdyby nie przejął tej piłki, to byłaby bramka. Piękna. No, strzela. Gol! Zasłużone prowadzenie. W końcu im się należało. Przez większość czasu byli drużyną dominującą. Walczyli, prowadzili grę. Teraz obejmują prowadzenie, którego już chyba nie oddadzą. No, bardzo prawdopodobne, że obejrzeliśmy właśnie bramkę, która zadecyduje o losach spotkania. Spójrzmy na to z innego kąta.
Bardzo zadowolony trener z tej bramki, ale jednocześnie uczula swoich piłkarzy, by nie dali sobie teraz tego prowadzenia odebrać. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Ostatnie 5 minut przed nami. Moritz Leitner, Nelson Oliveira, Weekend. James MacArthur. Doskonała interwencja po tym strzale. Stieperman. Hernandez. Moritz Leitner. Nelson Oliveira. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Weekend. Dobrze udało się przeciąć to podanie. I koniec, koniec meczu, ale początek świętowania. Przed tym spotkaniem było już wiadomo, że są mistrzami. Po zakończeniu tego meczu właśnie odbiorą trofeum. Radość może mniej spontaniczna, bo gotująca się cały czas w środku każdego z nich. Ale z pewnością niekłamana, szczera, prawdziwa. To jest jeden z tych dni, to jest jedna z tych chwil, które długo będzie się pamiętało. Oni dzisiaj będą mogli celebrować razem z kibicami to zdobyte trofeum. Cieszą się, fetują, czekali dokładnie na ten moment. A teraz już żyją tą chwilą. Teraz błyskają flesze reporterów. Teraz przechodzą do historii. Popatrzmy razem z kibicami. Pocieszmy się z nimi. Gratulacje od nas, bo w pełni na to trofeum zasłużyli. Radość! Podbiegają do kibiców, by cieszyć się razem z nimi. Podziękować za wsparcie, za to, że byli i przekazać jasny sygnał. To także wasze mistrzostwo. Tak, kibice przecież doskonale wiedzieli, co tutaj dzisiaj się odbędzie. Przyszli specjalnie po to. To również ich święto. Są zmęczeni, ale szczęśliwi. Wszyscy ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia z trofeum. Aż im się błyszczą oczy z radości. Nieważne, które to jest trofeum. Dla wszystkich liczy się tylko ta chwila, uwieczniona dla potomności.